W 2000 roku w Polsce zostało formalnie zarejestrowane jedyne, jak się okazuje na dzień dzisiejszy, również w Polsce, ale i na świecie, stowarzyszenie obecnie noszące nazwę Pamięć Jana Pawła II. Początkowo skupiało ono głównie kolekcjonerów, zbieraczy, pasjonatów tego, co ten pontyfikat, tego wielkiego Waldochmistrzanina i wielkiego Polaka inspirowało, a więc wszelkiego rodzaju ekslibrysy, medale, monety. Po śmierci Jana Pawła II zaczęliśmy bardzo poważnie realizować formy upamiętniania pontyfikatu Jana Pawła w skali całego kraju. Przyjęliśmy taką oto zasadę, że co roku spotykamy się w innym miejscu ojczyzny tego wielkiego papieża i przy okazji inspirujemy miejscowe samorządy, środowiska lokalne, domy kultury, ciągniemy ze sobą, w cudzysłowie, wystawy, ekspozycje, pokazujemy, w jaki sposób można jeszcze inaczej czcić pamięć o tym wielkim papieżu. Przez tych 15 lat odwiedziliśmy w formie konferencji co najmniej 15 olbrzymich, dużych miast, łącznie z Warszawą, Lublinem, Zamościem, Poznaniem. I w momencie, kiedy zaczęła zbliżać się 15. rocznica jubileuszowa, padł pomysł, aby właśnie w roku Jana Pawła II, aby w roku jego 95. rocznicy urodzin, aby wreszcie w roku tak ważnym dla nas, to kolejne spotkanie odbyło się właśnie tutaj, w pięknych, naprawdę pięknych Wadowicach, z którymi jesteśmy my, wszyscy Polacy i nie tylko, bardzo sentymentalnie związani, więc ta świadomość, że tutaj się wszystko zaczęło, że tutaj wystartował swoje piękne i bogate życie człowiek, z którego jesteśmy dumni i dla którego naprawdę ofiarnie, społecznie, powtarzam, społecznie pracujemy. No, uważaliśmy, że jest to kapitalny pomysł i przystąpiliśmy do realizacji. Zawsze przy każdej naszej konferencji mamy taki typowy jakby szablon działania. Czyli tak, spotkanie z władzami miasta, z radą, samorządowcami. Konieczne jest zawsze spotkanie z dziećmi, z młodzieżą. Przy każdym naszym pobycie dajemy jakieś ekspozycje, przywozimy ciekawe, interesujące rzeczy, których na danym terenie nie było lub nie ma. No i poznajemy przede wszystkim naszą piękną Polskę, ojczyznę Jana Pawła II. Tak się złożyło, że w ubiegłym roku były wybory samorządowe i wiedzieliśmy, że już mieliśmy informację, że u Państwa w Wadowicach mogą wystąpić zmiany samorządowe, bo to o tym się w mediach w skali kraju nawet mówiło. Ale odczekaliśmy, uzyskaliśmy informację o zmianie na funkcji burmistrza miasta i w grudniu wystosowaliśmy takie pismo do nowego burmistrza, nie patrząc na to wszystko, o czym mówiły media, o czym pisała prasa. Nie będę o tym mówił, bo nie jest to, załóżmy, zbyt ciekawe. Mimo tego postanowiliśmy dać szansę dla nowych władz samorządowych tego miasta. Szansę właśnie to my w sumie, poprzez swój pobyt, poprzez konferencję, poprzez nagłośnienie, poprzez to, żeby cała Polska wiedziała, że te Wadowice tak jak były, tak są, będą i powinny być miastem najbardziej tym pierwszym spośród miast papieskich. Oczywiście odpowiedzi nie dostaliśmy w grudniu, w związku z tym w styczniu ponownie wystąpiliśmy do burmistrza miasta i wtedy otrzymaliśmy bardzo sympatyczny zresztą list zapraszający do miasta Wadowice, do tej konferencji, coś jakby w formie nawet wręcz objęcia zainteresowania tą inicjatywą. Osobiście podpisał to pan burmistrz. Tak, odczytasz, Rzesiu? Proszę cię bardzo, to jest to pierwsze, tak? Nie, 14. Tak, to jest 19 stycznia, dobra. To, proszę uprzejmie. Pan Ryszard Zawadowski, prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II. Bardzo dziękuję za gratulacje i życzenia otrzymane od Państwa w związku z objęciem funkcji burmistrza Wadowic. W związku z planami organizacji obchodów 15. rocznicy istnienia Waszego Stowarzyszenia w Wadowicach bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie, które w moim imieniu przeprowadzi Pani Ewa Caus, zastępca burmistrza Wadowic. Proponuję, aby spotkanie to odbyło się w Urzędzie Miejskim w Wadowicach
dniu 5 lutego 2015 o godzinie 12. Bardzo proszę o potwierdzenie terminu. Z wyrazami szacunku burmistrz dr Mateusz Klinowski. No więc po otrzymaniu tak sympatycznego listu nabraliśmy pełnej wiary i optymizmu, że ta konferencja powinna być wielkim sukcesem, wielkim wydarzeniem. Poprosiliśmy panią burmistrz, aby na spotkaniu naszym byli przedstawiciele kultury, przedstawiciele urzędu zajmujących się oświatą, tak aby zaproponować i zrealizować te elementy trwałe i stale występujących na różnych poprzednich konferencjach. Rzeczywiście w Urzędzie Miasta również zaprosiliśmy panią burmistrza Skoczowa, ponieważ to jest miasto jakby partnerskie tej konferencji i przybyli wszyscy, nie ukrywam. I proszę państwa, to był pierwszy cios. Po prostu nasze propozycje, nasze koncepcje, wszystko było na nie. Nie da się zrobić wystawy ex librisów papieskich, a zbiór mamy taki, jakim no, nikt by się nie powstydził w skali światowej. Nie dało się zrobić wystawy plakatów papieskich. Mamy przepiękną, dużą wystawę, która krąży po całej Polsce. To są dużo formatów. A czy nie dało się tu w Wadowicach? Tu w Wadowicach. Mówimy o tym. Tak. Tam w czasie tej dyskusji było wszystko na nie, z uwagi na to, że już jest plan zrobiony, już są jakieś koncepcje organizacyjne, jest już jakaś wystawa istniejąca, więc tu właściwie nic już nie można nowego wprowadzić. Proponowaliśmy, że nasi kolekcjonerzy przywiozą takie gadżety, których Wadowice nigdy nie oglądały, ale nie tylko Wadowice. Przecież państwo jesteście odwiedzani przez turystów i tak dalej, więc jakby podwójny interes nas, stowarzyszenia, w sensie jakiejś tam promocji, natomiast państwa wzbogacający te rzeczy, które u państwa się od wielu czasu dzieją. Na propozycję, aby umożliwiono nam spotkanie z dziećmi jednej ze szkół wadowickich, bowiem w chwili obecnej realizujemy ogólnopolski projekt w skali całego kraju pod tytułem Teczka Serdecznej Pamięci, to znaczy wszyscy Polacy zbieramy pamiątki po Janie Pawle II. Chcieliśmy wyjaśnić na czym, zachęcić ten projekt i mieliśmy taką skromną nadzieję, że Wadowice mogłyby nawet stać się takim wiodącym miastem przy realizacji tego projektu z racji właśnie tego szczęścia, że jesteście jedynymi, którzy mają tego Jana Pawła II od chwili urodzenia. No więc wtedy tak nawet troszeczkę złośliwie potraktowano nas, że tu się odbywają zjazdy rodziny szkół papieskich. I jak chcemy na takim zjeździe, możemy tam chodzić w tłumie, namawiać, prosić, co w ogóle wypacza ideę tego projektu. I proszę państwa, jak wy sobie wyobrażacie, jeżeli tutaj na rynek wadowicki przyjeżdżamy z całej Polski, zmęczone dzieci, ze sztandarami, skatowane podróżą, które marzą o niczym innym, tylko aby jak najszybciej do domu wrócić, zjeść kremówki, czy zjeść te lody i już mieć to za sobą. I my mamy mówić o tak pracochłonnym, czasochłonnym, a jednocześnie właściwie bezpłatnym, darmowym, bardzo ciekawym, interesującym projekcie. No więc w końcu kurtuazyjnie pani burmistrz powiedziała, no dobrze, to my to rozważymy, ale proszę uprzejmie nam przysłać w odpowiednim czasie już takie to potwierdzenie, ustalenie. I proszę państwa, na początku maja, wiedząc o tym, że pewne rzeczy są jakby ustalone, czyli tak, spotkanie w Urzędzie Miasta z naszą grupką tych 20-30 osób, kogoś z władz miasta, drugie spotkanie w szkole oraz trzecie kwestia przewodnika po Wadowicach. W sumie tylko trzy punkty i za to powiedzieliśmy, zresztą za chwilę państwo dostaniecie do swoich zbiorów całą serię wydań. Myśmy na całą Polskę zrobili państwu promocję w Domu Wdzięczności. Kartki pocztowe, widokówki. Obecnie na Poczcie Polskiej w Wadowicach macie państwo specjalnie kartkę pocztową ogólnopolską. Są stemple, datowniki, a więc no jest to naprawdę fajna promocja w tym roku Jana Pawła II i tak dalej. I byliśmy przekonani, wszystko jest ok. Na początku maja wysyłam więc do pani burmistrz po pierwsze informację o 15 lat naszej działalności. To jest parę bitych stron ciężkiej, powtarzam, społecznej, z pełnym zaangażowaniem pracy stowarzyszenia. Wysyłam tekst zaproszenia z programem i wysyłam wymienione taksatywnie, jakie są nasze te oczekiwania, uszczegółowiącego. I to jest tylko kwestia naciśnięcia guzyczka, bądź wydania polecenia konkretnym pracownikom i oni to robią.
Cisza, cisza, cisza. Traktowałem to, że cisza świadczy, że wszystko jest ok. I proszę Państwa, i to jest dla mnie najprzykrzejszą sprawą w skali historii naszej działalności, gdzie byliśmy przejmowani przez nie takich burmistrzów, nie takich prezydentów, nie takich miast, nie takich wielkich rangą i tak dalej, i tak dalej. I oto otrzymujemy list od pani burmistrz w następującej treści. Wysłany, Czesiu, wysłany dnia 14 maja bieżącego roku. Pan magister Ryszard Zawadowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II. Szanowny panie, w odpowiedzi na przekazaną przez pana informację pragnę przekazać, iż nie poczyniliśmy żadnych ustaleń z państwa stowarzyszeniem co do współorganizacji 15. konferencji Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II. Jeżeli założył pan, że jest inaczej, to pragnę wprowadzić pana w błąd. Uważam, że włączanie spotkania z władzami Wadowic oraz młodzieżą wadowicką do harmonogramu konferencji bez ustaleń ze mną jest co najmniej przedwczesne. Jednocześnie informuję, że moje obowiązki nie pozwalały mi na udział w konferencji, a także w jej współorganizacji. Niezależnie od powyższego życzę danej konferencji, a także dalszych sukcesów prowadzenia stowarzyszenia. To jest podpisem się. No to pani... Pani wiceburmistrz. Z upoważnienia burmistrza, zastępca burmistrza Ewa Stowy. Proszę Państwa, jest to tak ohydne kłamstwo. Jest to tak ohydna nieprawda. Jest to tak oburzające, że powiem szczerze, ja byłem na pograniczu zawału serca. Nikt do tej pory, powtarzam, mam już te 60 parę lat. Jestem byłym samorządowcem w sejmiku wojewódzkim, radnym. Znam i wiem, na czym polega. Nikt jeszcze nigdy tak nas nie potraktował. Zarzucanie, że nie było żadnych ustaleń, jest to chociażby sprzeczne z tym, co kolega czytał na początku, kiedy pan burmistrz wyznaczył termin, wyznaczył datę i odbyło się to spotkanie. Uważaliśmy, że mamy do czynienia z odpowiedzialną osobą. Jeżeli tam rozmawialiśmy, jako prawnik jestem wręcz obrażony, bo w tym momencie sugeruje mi się kłamstwo i manipulacje. No proszę Państwa, tak nie można działać. Nawet gdyby, jeżeli gdyby, powtarzam, trzy wymienione propozycje nie naruszały spokoju państwa miasta. Powtarzam, przewodnik, czy to jest problem dla Wadowic, żeby dla gości z całej Polski, z Gdańska, z Mławy, z Warszawy, z Poznania, ktoś poświęcił godzinkę czasu i opowiedział Wadowica, to jest problem? Czy spotkanie na sali sesji Rady Miasta, gdzie burmistrz miasta, bądź też nawet pracownik, mówi, proszę Państwa, Wadowice liczą tyle mieszkańców, tyle osób, że nikt nie będzie specjalnie tych danych szukał. Wadowice mają takie plany, takie perspektywy, to zrobiły, co obok tego, co my wiemy, może więcej niż panie burmistrz o Janie Pawle II, bo my nim żyjemy 27 lat, a niekiedy jest to już 35 lat. Żyjemy z nimi naprawdę inaczej. I możliwość spotkania z dziećmi, kiedy pani burmistrz doskonale, tu ja jej zarzucam kłamstwo. Dostała do ręki teczkę serdecznej pamięci, dostała informację o projekcie i mówiliśmy wyraźnie, chcemy zachęcić dzieci wadowickiej szkoły do zbierania pamiątek. Odniosłem wrażenie, że bardzo jej się to podobało, że to był wspaniały pomysł. Dzisiaj jest zarzut, że to myśmy sobie wymyślili, domniemali. Proszę Państwa, jesteśmy z pełnym szacunkiem do mieszkańców Wadowic. Jesteśmy z pełnym oddaniem i szacunkiem dla waszej pamięci, dla Jana Pawła II. Ale tak nie można budować szacunku autorytetu. Co my mamy dzisiaj na konferencji naszej powiedzieć, że żaden z tych punktów wpisanych do zaproszenia nie jest i nie może być zrealizowany? Co mam powiedzieć? Ukryć to? Nie. Czy naprawdę w Polsce ma iść sygnał, że to, co mówiono przed wyborami, jest jakąś tam prawdą? Że państwo tutaj w tym pięknym, ślicznym, właściwie bombonierce papieskiej, że takie jest podejście do pamięci Janie Pawle II kurtuazyjnie. Można było poświęcić te pół godziny, jeżeli pani burmistrz jest bardzo zajęta, wysłać nawet pracownika z działu promocji, kogokolwiek, żeby przyszedł tutaj do ludzi, uśmiechnął się i powiedział. To jest dyplomacja. To jest dyplomacja, a jednocześnie ten. Drodzy kochani państwo, tak kończąc, proszę nie brać tego dla siebie do serca. Dalej te Wadowice kojarzone z Janem Pawłem będą w naszym sercu. Dalej jesteśmy przekonani, że wszyscy, którzy tu przyjechali, wyjadą w pełni zadowoleni. Życzę wam z całego serca, w imieniu Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II, jedynego w Polsce
i jedynego na świecie. Życzę Wam, żebyście dalej na swój sposób dbali o fundament pamięci Jana Pawła II, bo to robi cała Polska. Nie na poklask, nie dla określonych interesów i przede wszystkim życzę mądrości władzom tego miasta. Dziękujemy.